Witajcie na naszym webinarze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przyspieszyć sklep internetowy nawet o 95% i pokażemy Wam na to dowody. W pierwszej części naszego spotkania Artur opowie Wam, dlaczego w ogóle szybkość sklepu jest ważna i co się z tym wiąże. W drugiej części Łukasz, nasz ekspert od digital marketingu, pokaże Wam na konkretnym przykładzie, jak zoptymalizować elementy sklepu, żeby poprawić jego czas wczytywania. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i dzisiaj zajmę się moderacją tego wydarzenia. Wszystkie potrzebne informacje, linki uzyskacie tutaj na czacie w prawym dolnym rogu. Oczywiście możecie zadawać pytania, odpowiemy na końcu naszego wydarzenia. No i oczywiście na samym końcu czeka na Was kod promocyjny, więc musicie wyczekać z nami do końca. To co? Zaczynamy, Artur? Super, zaczynamy. Kochani, dzięki za tak liczne zapisanie się, bo mamy zapisanych kilkaset osób, ponad 300 widziałem. No i widzę tutaj stałych bywalców. Pozdro dla Daniela, dla Maćka Kuchnika. Swoją drogą, jeśli Was interesuje WordPress, to bardzo polecamy podcast lub WordPressa od Maćka. Krzyśka też serdecznie witam, także super, ekstra, fajnie Was widzieć, bardzo, bardzo się cieszę. A dzisiaj będziemy rozmawiać o szybkości. O szybkości, dlaczego szybkość jest ważna, zwłaszcza w odniesieniu do sklepów i czy w ogóle jest ważna. No właśnie, czy w ogóle jest ważna. Okazuje się, że dużo osób w ogóle uważa, no szybkość tam sekunda czy dwie, jak mi się będzie strona otwierała, nie ma większego znaczenia. Ale ja 2 tygodnie temu kupowałem odżywki sportowe w jednym sklepie i tak wolno działał, że zamknąłem jego stronę i poszedłem do konkurencji. Dajcie znać tutaj na czacie, czy Wam też się zdarzyło, że no strona po prostu zamulała, wkurzyło Was to, zamknęliście okienko, poszliście gdzie indziej, zwłaszcza w kontekście sklepu internetowego. Dajcie znać, o Danielowi się to notorycznie zdarza, no właśnie, nie, kiedy coś zamula, to nie chcemy mieć interakcji z tą marką, stroną, sklepem, no bo żyjemy w takich czasach, kiedy chcemy mieć wszystko już natychmiast, nie? Internet nas tak trochę rozpieścił, no i faktycznie to wydaje się ważne. No i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Szybkość jest ważna z punktu widzenia doświadczenia użytkownika, user experience, i tego doświadczamy bardzo często my wszyscy. Doświadczamy tego, ponieważ wkurzamy się, kiedy strona działa wolno, a chętnie wchodzimy w interakcję ze stroną, która działa szybko. Ale rodzi się pytanie, czy szybkość jest ważna dla wyszukiwarki, czy szybkość jest ważna dlatego, żeby mój sklep dobrze rankował, żeby był wysoko w Google, i czy szybkość ma jakikolwiek związek z kampaniami reklamowymi, które planuję prowadzić, na przykład w systemie Google Ads. I o tym parę słów w tej części teoretycznej, no a później oddam głos Łukaszowi, który Wam pokaże w praktyce, jak może wyglądać takie przyspieszanie sklepu internetowego. O roli szybkości strony mówi się już od dawna. Po lewej stronie macie screen z oficjalnego bloga Google z 2018 roku, gdzie już jest mowa o tym, że będzie on miał znaczenie, zwłaszcza w kontekście urządzeń mobilnych. Natomiast tak naprawdę temat wraca tak cyklicznie, tej szybkości w środowisku SEO, i w zeszłym roku zaczęło się coraz głośniej mówić o tak zwanych Core Web Vitals, o których sobie zaraz powiemy parę słów więcej. No i te Core Web Vitals, mówiło się, że wejdą w życie w maju tego roku jako czynnik, jako taki mechanizm oceny jakości stron internetowych przez Google, ale już wiemy, że ten proces się niejako opóźnia i będzie bardziej rozciągnięty w czasie, bardziej płynnie to będzie wchodziło. Można powiedzieć, że jak zwykle, bo ci z Was, którzy śledzą te doniesienia o tym, co się ma zmienić w Google, wiedzą, że to już nie pierwszy raz, kiedy Google mówi, że coś tam będzie zmienione, a potem się okazuje, że ta zmiana jednak jest bardziej płynna, nie jest taka skokowa. No i po prawej stronie artykuł zeszłego roku Search Engine Land, który właśnie zwraca uwagę na te zagadnienia Core Web Vitals. Natomiast
Wróćmy na chwilę do zagadnień związanych z samymi konwersjami i doświadczeniami użytkownika. Dane do tego wykresu pochodzą z infografiki, którą znalazłem na HubSpocie. Otóż okazuje się, że czasem wystarczą 2 sekundy ładowania sklepu dłużej, żeby współczynnik konwersji spadł aż dwukrotnie. W tym wypadku z 1,9 do 0,9. Zobaczcie, że przesuwamy się z około 2 sekund do około 4 sekund, a więc tylko 2 sekundy powodują tak radykalne zrujnowanie konwersji. No więc możesz sobie odpowiedzieć na pytanie jako właściciel sklepu internetowego, czy chcesz mieć o połowę konwersji więcej, czy mniej. Mobify powiększa swoje przychody o $500 000 tylko i wyłącznie dlatego, że jego strona zaczyna się otwierać o 100 milisekund szybciej. Inny serwis specjalizujący się w mierzeniu szybkości stron internetowych, Pingdom, to jest dosyć popularne narzędzie pomiarowe. Pingdom publikuje badania nad współczynnikiem odrzuceń. No i oni zrobili taki test, który polegał na tym, że mierzyli bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń w zależności od czasu ładowania strony. O odrzuceniu mówimy wtedy, kiedy użytkownik wchodzi na twoją stronę, ale nie podejmuje z nią żadnej interakcji i od razu ją zamyka, tak jakby wszedł w niewłaściwe miejsce. No i okazuje się, że o ile kiedy strona ładowała się krótko, to w teście Pingdoma tych zaledwie 6% użytkowników bounce'owało, można powiedzieć. To jest bardzo dobry wynik i świadczy o tym, że w tym teście ten ruch został jakby tak bardzo precyzyjnie wybrany na stronę i to była strona na pewno wysokiej jakości, bo normalnie to spotykamy się z wyższymi współczynnikami odrzuceń, ale zobaczcie, jak ten współczynnik odrzuceń radykalnie rósł wraz z czasem ładowania strony. Okazało się, że przy 10 sekundach on wzrósł już 10-krotnie do 65%. A więc mamy tu kolejny dowód i kolejne zupełnie niezależne badanie, które potwierdza, że ta szybkość naprawdę ma znaczenie z punktu widzenia zachowania użytkownika, zwłaszcza wtedy, kiedy strona ma zarabiać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest sklepem internetowym. Ale jak to jest w wypadku SEO, bo to już wiemy, że tak jest w wypadku realnych użytkowników, a jak to jest w wypadku SEO? Zapytałem w zeszłym roku 2 osoby, które szczególnie cenię w naszym polskim świecie SEO, Łukasza Suchego i Grześka Strzelca, jakie jest ich zdanie, jakie są ich wrażenia związane z czasami ładowania strony w kontekście rankowania w Google. I okazuje się, że Łukasz i Grzesiek, jakkolwiek obaj zgodzili się co do tego, że ma to znaczenie z punktu widzenia doświadczenia użytkownika, o tyle żaden z nich nie był w stanie wskazać konkretnych przypadków w swojej karierze i zawodowej praktyce, konkretnych przypadków, gdzie strona by radykalnie wypłynęła do góry w pozycjach tylko dlatego, że przyspieszyła o sekundę bądź dwie. A więc są zdania, że jest bardzo dużo czynników, ale trudno im było jakby wykazać, udowodnić, że szybkość jest tym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na pozycję w Google. Choć oczywiście to jest jakby opinia 2 ekspertów, inni eksperci mogą uważać inaczej. Są też narzędzia, którymi można próbować badać, jak to wygląda dla konkretnych stron i konkretnych słów kluczowych, na przykład Surfer SEO. Natomiast Google publikuje informacje o tym, że będzie kierować się, i to właśnie miało wejść w życie w maju, ale się tak nieco rozciąga w czasie, że będzie kierować się tak naprawdę doświadczeniem użytkownika. Google w swojej wspaniałości uważa, że tak naprawdę to użytkownicy i ich komfort są tutaj ważni, no więc będzie kierować się, kształtując swój pogląd o jakości strony, takimi sygnałami, które bezpośrednio są związane z tym wrażeniem użytkownika. No i idąc od dołu, to jest brak uciążliwych takich pełnoekranowych reklam na stronie, takich divów z reklamami, które by zasłaniały treść, bezpieczeństwo, czyli głównie chodzi o to, żeby strona nie rozsyłała wirusów, nie infekowała ci żadnym malwarem urządzenia, z którego korzystasz, nie próbowała wyłudzać twoich danych poprzez phishing i tym podobne rzeczy. Poufność, czyli szyfrowanie komunikacji certyfikatem SSL, to jest temat interesujący sam w sobie. Istnieją tutaj też badania, na przykład prowadzone przez Nila Patela, który wykazał, że istnieje korelacja pomiędzy stosowaniem certyfikatu SSL i pozycjami, które uzyskujesz w Google. Oczywiście korzystnie jest ten certyfikat posiadać, ale bym powiedział, że nie tylko ze względu na pozycję w Google, ale w ogóle dlatego, że jest to podstawa bezpiecznej komunikacji między przeglądarką i serwerem. Mobilna przyjazność,
Wiadomo, żyjemy w takich czasach, gdzie w wielu miejscach, wiele stron odwiedzamy z urządzeń mobilnych. No i właśnie to, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli te elementy związane bezpośrednio z szybkością, Core Web Vitals. Należą do nich ładowanie, interaktywność i wizualna stabilność. No bo co to znaczy? Słuchajcie, teraz wam pokażę kolejny slajd. Co to znaczy szybkość ładowania? To znaczy, że strona się załadowała, ale kiedy? Kiedy strona jest załadowana? Kiedy sklep jest załadowany? Jak widzisz logo, jak widzisz menu poziome, jak widzisz tą główną część, gdzie są produkty, może to pionowe menu, a może jak widzisz ostatni link w stopce, a może jak załadują się jakieś skrypty, które gdzieś tam jeszcze w tle asynchronicznie się ładują. Ta strona składa się, ten sklep składa się zazwyczaj z na przykład 50 czy 100 zasobów. Łukasz pewnie tam pokaże to lepiej. I teraz pytanie, kiedy możemy uznać, że skończone jest to ładowanie? Który sklep jest szybszy? Ten, który szybciej wyświetli swoje logo, a może ten, który szybciej wyświetli swoją stopkę? Nie? No to nie jest takie oczywiste. I Google wpadł na pomysł takiej miary LCP, Largest Contentful Pain, czyli Google mówi, użytkownik uzna, że strona jest załadowana wtedy, kiedy najważniejszy element tej strony zostanie załadowany, bo on się na tym elemencie automatycznie skupia i nie będzie, te inne drugorzędne elementy nie będą już kształtować tak bardzo jego doświadczenia, jak ten największy element strony. Właśnie, najważniejszy, to Google uprościło, że najważniejszy to jest największy, no bo trudno byłoby wyrokować, co jest ważne, a co nieważne, ale z punktu widzenia tego doświadczenia można przyjąć, że to, co jest największą częścią strony, to z pewnością w największym stopniu wpływa na to doświadczenie. Największą nie w sensie bajtów, tylko w sensie pikseli. Jaki element na stronie zabiera największą przestrzeń po prostu na twoim ekranie. I kiedy ten element zostanie wczytany, czyli w wypadku sklepu, na przykład ten główny div, gdzie się pojawiają produkty, no to możemy przyjąć, że to jest ten moment, który determinuje, że użytkownik w swojej percepcji jakby zalicza, że tak ta strona się załadowała. I to jest ten czas Largest Contentful Pain, LCP. Drugi wskaźnik, First Input Delay, to jest wskaźnik interaktywności. On mówi o tym, kiedy ta strona jest gotowa, żeby z tobą rozmawiać, kiedy możesz coś wprowadzić, formularz na stronie, coś kliknąć, jakieś filtrowanie na przykład produktów w sklepie internetowym, kiedy ta strona reaguje na polecenia użytkownika. To jest ten drugi wskaźnik i ten trzeci, stabilność wizualna CLS. Ten wskaźnik mówi o tym, kiedy strona się wizualnie ustabilizowała i najlepiej to widać na wolnych łączach. Jeżeli łączysz się w sieci 3G albo jeszcze wolniejszej i wchodzisz na jakiś sklep internetowy, to widzisz, że on tak się powiększa, nie? Że jakby z takich klocków to się tak zaczyna ta strona składać, rozciągać i w jakiś tam sposób tak skacze na ekranie, dopóki wszystko się odpowiednio tam nie załaduje. I właśnie to skakanie, no Google nazywa tą wizualną niestabilnością i kiedy ona jakby już zastygnie w swojej docelowej postaci, te divy już mają już takie swoje docelowe wymiary i tylko czekamy, aż się wypełnią treścią, no to właśnie to zastygnięcie jest tym elementem, który będzie determinował ten wskaźnik CLS. To tyle, jeśli chodzi o same Core Web Vitals i ich teorie. Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że nie chodzi tylko o wyniki organiczne i doświadczenie użytkownika, ale może chodzić również o wyniki płatne, o reklamy Google Ads. Mianowicie, jeżeli ktoś z was zajmuje się kampaniami w Google Ads, to pewnie spotkał się z zagadnieniem wyniku jakości, quality score. I ten wynik jakości dla słowa kluczowego, dla każdego słowa kluczowego, które masz zdefiniowane w swoim interfejsie Google Ads, to masz po prostu zdefiniowane, wyliczone przez Google ten wynik jakości. I on składa się z tych trzech komponentów: oczekiwanej klikalności, trafności reklamy i właśnie doświadczenia strony docelowej. I to doświadczenie strony docelowej jest kształtowane zarówno jej treścią, jak i czasami. W dokumentacji Google znajdziesz wprost wskazówki, że jeśli chcesz poprawić to doświadczenie strony docelowej, zadbaj o to, żeby ładowała się ona odpowiednio szybko, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. A więc jest to element, który wpłynie, oczywiście on nie determinuje tego wskaźnika jakości, quality score, ale wpływa na ten wskaźnik, bo to jest jeden z trzech filarów tego wskaźnika. A dlaczego warto się o ten wskaźnik bić? Ano dlatego,
że jeśli prowadzisz kampanię w Google Ads, tak przy okazji dajcie znać na czacie, czy są wśród Was osoby, które prowadząc sklep internetowy wspierają się już w tej chwili kampaniami Google Ads. Napiszcie, czy to dotyczy Was, czy sami to robicie, czy komuś zlecacie. Dajcie znać po prostu, czy korzystacie. No bo okazuje się, że jeżeli ten współczynnik jakości, on ma wartość od 1 do 10 i powiedzmy, że średnia wartość 5 to jest taki wyjściowy próg efektywności Twoich środków, to jeśli masz wysoki wynik jakości 10, to Twoje kliknięcia mogą być nawet o połowę tańsze, a jeśli masz słaby, to mogą być nawet czterokrotnie droższe. A co za tym idzie, dobre wyniki jakości to dużo większa efektywność wydatkowania środków również tych płatnych działaniach reklamowych w systemie Google Ads. Okej. No i na koniec tej części teoretycznej pozwolę sobie jeszcze poruszyć nieco bardziej szczegółowo jedno zagadnienie, o które często pytacie w mediach społecznościowych, na przykład na grupach związanych z e-commerce'em, na Facebooku czy związanych z SEO-em. Pytacie o lokalizację serwera. Często się takie pytanie pojawia, czy to jest ważne, w jakim kraju ja mam serwer? I żeby odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia szybkości, bo tylko o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć, no to przypomnę, że Słońce jest od nas oddalone jakieś 150 milionów kilometrów, a światło biegnie na Ziemię przez 8 minut. Gdyby Słońce dzisiaj zgasło, dowiedzielibyśmy się o tym dopiero po 8 minutach. Wynika to z ograniczonej prędkości światła, no i również w światłowodach ta prędkość jest ograniczona, więc wyobrażając sobie nawet, że to jest ta maksymalna prędkość światła w próżni, to jeśli masz serwer w Los Angeles, a użytkownika w Warszawie, to jakakolwiek interakcja pomiędzy nimi potrzebuje minimum 32 milisekund. To się wydaje niedługo, nie? Czyli jeśli użytkownik wchodzi na Twoją stronę, ten serwer masz w Los Angeles, użytkownik jest w Warszawie, no to zanim w ogóle ten serwer, pierwszy bajt do niego dotrze, tego żądania użytkownika, to mija 32 milisekundy, bo tyle światło potrzebuje, żeby pokonać tą drogę. I to jest oczywiście tylko w warunkach absolutnie idealnych, naprawdę to będzie jeszcze dłużej. No i teraz jak serwer cokolwiek chce odpowiedzieć temu użytkownikowi, to zanim ten użytkownik zobaczy odpowiedź od serwera, znowu mija 32 milisekundy. 64 milisekundy na każde, taki ping-pong, nie? Na każde żądanie. Dlatego nawiązanie tej komunikacji po prostu jest kosztowne czasowo. I teraz sobie wyobraź, że to się by działo przy każdym zasobie, a tych zasobów możesz mieć kilkadziesiąt, no to z tego się zbierają czasy takie istotne, nie? Pół sekundy, sekunda się może z tego uzbierać, więc długo z punktu widzenia wykresów, które pokazałem Ci parę minut temu. Dlatego są stosowane różnego rodzaju techniki przeciwdziałające tym niekorzystnym efektom. Należą do nich stosowanie protokołów HTTP2 i ostatnio HTTP3. One minimalizują właśnie ten negatywny wpływ kolejnych żądań, zazwyczaj poprzez to, że żądania są równoległe, zazwyczaj poprzez to, że serwer potrafi wysłać zasoby, zanim przeglądarka o nie poprosi. No i również takie techniki jak na przykład stosowanie CDN-ów oraz systemów DNS Anycast. No i właśnie dwa słowa może o tym Anycaście, co to jest. W tym systemie chodzi o to, że serwery DNS są umieszczone w wielu miejscach na Ziemi. W naszym wypadku mamy te serwery na każdym praktycznie kontynencie. Macie tutaj mapkę, gdzie widać, gdzie utrzymujemy te nasze serwery DNS. I każdy z nich jest po prostu dokładną kopią pozostałych. Odpowiada Ci ten serwer DNS, to dotyczy no niestety tylko DNS-a, tak? Ale odpowiedź Ci po prostu ten serwer, który jest najbliżej Ciebie, który najszybciej potrafi Ci odpowiedzieć. No i to może po prostu mieć znaczenie, czy duże. No zrobiłem takie testy, wchodząc na przykład na stronę Onet i na stronę BBC, czyli Onet, to wiem, że odpowie mi serwer z Polski, BBC odpowiada mi serwer DNS z Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, różnice sięgają około 90 milisekund.
I to jest na warstwie zapytania, tego pierwszego zapytania w ogóle o domenę. Więc 90 milisekund, a jak sobie wyobrazimy też jeszcze ładowanie pozostałych zasobów, no to zbiera się z tego już taka solidna porcja tych milisekund, która może po prostu wpływać na konwersję czy na odrzucenia w danym sklepie internetowym. Więc z punktu widzenia szybkości raczej polecam umieszczanie serwera tam, gdzie są klienci twojego sklepu. Czyli jeśli masz klientów w Polsce, to najkorzystniej będzie umieścić serwer w Polsce. Jeśli masz klientów w Stanach, to lepiej umieścić serwer w Stanach, no bo to zapewni po prostu najbardziej prostą jakby ścieżkę pomiędzy tym użytkownikiem i serwerem. No dobra, słuchajcie, to tyle z mojej strony. To była teoria, dlaczego to jest w ogóle ważne, czym się mierzy tą szybkość, jak to wygląda, a teraz oddaję głos Łukaszowi, który pokaże Wam mięso, czyli praktyczne przykłady przyspieszania sklepu internetowego. Hej, cześć wszystkim. Tutaj na czacie wrzucę Wam dwie strony, właściwie jedną, która jest na hostingu CyberFolks, korzysta z technologii serwerów WordPress, czyli tam jest pod spodem Lightspeed. Później dokonfigurujemy tam Redisa oraz druga strona na hostingu standardowym, który korzysta z Apache. Już udostępniam ekran. Teraz tak, od czego zaczynamy? Obie strony są nieskonfigurowane, nie są zoptymalizowane w żaden sposób. Wszystkie wtyczki kaszujące, optymalizujące w jakikolwiek sposób zostały tutaj na tą chwilę wyłączone. Tu nie wiem, proszę napiszcie, czy dane są widoczne. Te strony są identyczne. Tutaj teraz się przełączam pomiędzy dwoma stronami. Czy to widać? OK, na obu stronach włączony jest debugger na stronie, która korzysta z hostingu Lightspeed, który zawiera wbudowany już bez żadnej optymalizacji, działa HTTP2, HTTP3. Załadowała się strona bez żadnych optymalizacji w 7,92 sekundy. Na stronie na zwykłym hostingu zajęło to 9,52 sekundy. Tutaj pokażę, jak wygląda czas do wysłania pierwszego bajta. To są 2 sekundy na zwykłym hostingu bez żadnej optymalizacji. Na hostingu z budowanym Lightspeedem jest to czas rzędu 1 sekundy. Więc tu widać już pierwsze zalety hostingu po prostu nowocześniejszego, lepszego. Chciałem tutaj zacząć od opowiedzenia różnic w tym, w jaki sposób my tutaj optymalizujemy strony. Więc tak, mamy, żeby zoptymalizować stronę internetową, tak naprawdę musimy dokonać paru operacji. Standardowo wykonujemy to za pomocą kilku wtyczek. Tutaj nie wiem, czy widać, co zaznaczyłem. Fast Velocity Minify jest to wtyczka, którą wykorzystujemy do optymalizacji kodu JS oraz CSS. To są kody odpowiedzialne za wyświetlanie strony internetowej oraz za funkcje, że tak się wyrażę, może multimedialne na tych stronach internetowych. Korzystamy z wtyczki WebP Express, która skonwertuje nasze obrazki na stronie internetowej JPG, PNG do formatu WebP oraz zaserwuje je użytkownikom. Format ten umożliwia skompresowanie obrazków. To są różnice rzędu kilkunastu, czasami kilkudziesięciu procent. Aktualnie według strony Can I Use wszystkie nowoczesne przeglądarki wspierają ten format. Bez problemu możemy to włączyć. Oraz mamy już zoptymalizowany kod strony, mamy zoptymalizowane częściowo obrazki. Kolejna wtyczka, z której korzystamy, jest Cache Enable. Ona włącza możliwość cache'owania strony dla wszystkich odwiedzających użytkowników, którzy nie wykonali żadnej akcji. Dzięki temu taka strona
potrafi się włączyć w ułamku chwili. Włączam teraz te wtyczki. One są już przeze mnie skonfigurowane wcześniej. Nie będę tutaj wchodził, zgłębiał się tutaj w szczegóły, jak to tutaj jest zrobione. Teraz włączam tutaj tą samą stronę na zwykłym tutaj hostingu. Jak widać, speedwebinar.kakao.com.pl. Odświeżam. Pierwsze odświeżenie oczywiście będzie wolniejsze. Wszystkie te pliki JS, CSS muszą w tym momencie zostać zoptymalizowane. Musi zostać wygenerowany cache. W związku z czym po tym, jak się strona załaduje, załaduję ją ponownie. Tutaj może dosyć ważna uwaga odnośnie wyboru wtyczki do cache'ującej. Wybieramy tą wtyczkę ze względu na to, że trzyma bardzo długi czas, standardowo trzyma przez bardzo długi czas strony w cache'u. Większość stron nie jest aż tak dynamiczna, żeby ta zmiana, żeby cache na przykład potrzebował 30 minut. Z reguły może się okazać, że ta strona prawie w ogóle się nie zmienia i ten cache mógłby spokojnie być przez ileś dni trzymany. OK. Odświeżam jeszcze raz. Dobra, strona się tutaj załadowała. Tutaj możemy podejrzeć, czas oczekiwania time to first byte wyniósł w tym przypadku 21,32 milisekundy, co w porównaniu do 2 sekund jest astronomiczną różnicą. Pozostały czas ładowania, ilość zasobów niespecjalnie tutaj uległa zmianie. Prawdopodobnie tutaj szłoby jeszcze tutaj mocniej zoptymalizować. W tym momencie jakby chciałem pokazać jakby delikatnie większą złożoność optymalizacji strony na zwykłym hostingu. Korzystając z hostingu zbudowanym serwerem Lightspeed, możemy wykorzystać dedykowaną wtyczkę Lightspeed Cache. Uruchamiam ją właśnie. Wtyczka ta posiada, tu nie wiem czy widać, nie moglibyście napisać, czy tam wam też tak wszystko tutaj wolno działa na podglądzie, czy ten podgląd jest w czasie rzeczywistym, bo tu widzę, że strasznie to tutaj laguje. Okej, to nie wiem dlaczego, ale będę starał się wam jak najwięcej opowiedzieć, co tutaj mamy. Wtyczka Lightspeed Cache składa się z kilku modułów. Jeden z modułów jest odpowiedzialny za optymalizację obrazów. Potrafi skompresować obrazki, które mamy wrzucone na naszą stronę internetową. Nie dość, że potrafi je skompresować. Tutaj oczywiście kompresja bez zmiany rozmiaru, rozdzielczości, to potrafi stworzyć ich zamienniki w formacie WebP. Zmieniając tutaj ustawienia tej wtyczki, możemy włączyć Krona, który regularnie będzie sprawdzał, czy nie ma nowych obrazków wrzuconych na naszą stronę i automatycznie będzie je konwertował w tle. Tutaj pokazuję dosyć zoptymalizowane ustawienia właśnie włączenia Krona. Optymalizuj oryginalne obrazki, stwórz wersję WebP tych obrazków i tutaj najważniejsze ustawienie, po tym jak już mamy wygenerowane większość obrazków, zamiennik obrazów WebP zmienia to ustawienia pliku htaccess i od tego momentu, jak to zmienimy, to w momencie, kiedy przeglądarka spyta
nasz spyta serwer o pliki JPG, to serwer automatycznie, wykrywając, że przeglądarka jest zgodna z technologią WebP, zaserwuje jej mniejszy zamiennik tego obrazu. Tak, tutaj mamy jeszcze podsumowanie, że prawie już wszystkie obrazki zostały na naszej stronie poprawione. Całkowita redukcja 42,36 MB. Ostatnie żądanie 56 sekund temu. Wszystko się dzieje w tle. Bardzo wygodna sprawa. Dobrze. Przed webinarem zmieniłem tutaj jest ustawienie, które pozwala bardzo szybko przywrócić oryginalne pliki lub skorzystać ze zoptymalizowanych. Teraz zmienię to i włączę zoptymalizowane obrazki. Dobra. Tutaj widzimy, nie wiem, czy to jest widoczne. Tak, posortowałem teraz tabelę z pobranymi zasobami i widać to jak na dłoni, że są trzy główne obrazki w slajderze, które mają w sumie ponad trochę 3 MB. Odświeżę cache na stronie po zmianie ustawień. Jeszcze się tutaj zmienia. Opróżniłem cały cache na stronie. I teraz przy załadowaniu się strony internetowej powinny zostać tutaj pobrane mniejsze, alternatywne, już zoptymalizowane wersje tych obrazków. OK. Jak widzicie, zmieniło się, nie dość, że zmienił się rozmiar tych obrazków. W sumie trzy obrazki mają teraz z haczykiem 800 kB. To zmieniło się także rozszerzenie tych obrazków. Jest .jpg, .webp. Tutaj widać, że przeglądarka, serwer zaserwował zamiast zamiennik obrazu JPG w formie webp, który jest no znacznie mniejszy. Dzięki temu zamiast pobierać 6,6 MB zasobów, pobraliśmy 3,6 MB. To już w tym momencie oszczędziliśmy 3 MB transferów. Więc można powiedzieć, że już połowa roboty za nami. Dobrze, przechodzę tu jeszcze raz do ustawień wtyczki. Wtyczka ta zawiera wbudowany moduł cache'ujący. Aktualnie jest włączony. Wszystkie ustawienia są włączone, wyłączone jest jedynie zapisuj urządzenia mobilne. Nie ma potrzeby tutaj uruchamiania tego. Wszystkie tutaj ustawienia wtyczki są standardowe. Tutaj określamy czas życia obiektów w cache'u. Standardowy tutaj jest 1 tydzień dla większości elementów. Dla strony głównej także jest ustawiony 1 tydzień. Są ustawienia też cały czas standardowe, opróżni wszystko podczas aktualizacji. Możemy dodać adresy URL, których nie chcemy cache'ować. W przypadku, gdy występują jakieś problemy z cache'em. Kolejne ustawienie to jest SI, elementy strony możemy, to jest zaawansowane, generalnie elementy strony możemy przechowywać w prywatnej pamięci podręcznej, a całą resztę strony serwować z cache. I tu jest coś, co robi dużą robotę, szczególnie podczas poruszania się podczas zaplecza oraz w przypadku, kiedy nie możemy korzystać z cache'a. Mamy włączone, postaram się powiększyć. Mamy włączone rozszerzenie Redis. Test połączenia powiodło się, to znaczy, że tutaj konfiguracja hostu, portu, domyślnego czasu życia obiektu, nazwy użytkownika oraz hasła, że jest poprawna.
dzięki temu nasza strona będzie właśnie korzystać z serwera Redis, który jest dodatkową warstwą cache'ującą dla naszej strony internetowej. Teraz ważne ustawienie, o którym bardzo wiele osób zapomina. Tutaj należy zmienić ustawienia pamięci podręcznej przeglądarki. Standardowo pamięć podręczna przeglądarki jest wyłączona, należy to włączyć. Zmodyfikuje to ustawienie pliku htaccess i doda reguły odpowiedzialne za to, że przeglądarka będzie pamiętać zasoby z naszej strony, które już wcześniej pobrała. Dobrze, tutaj zacznę od końca tych pytań. ID bazy danych Redis, gdzie to szukać? ID bazy danych Redis ustalasz ręcznie, Krzysztofie. Nie ma tutaj reguły. Tak naprawdę możesz tutaj dowolnie to dobrać na podstawie tego, ile masz stron internetowych. Bardzo ważne jest, że jeśli mielibyśmy na serwerze dwie strony internetowe korzystające z Redisa, należy do każdej podać inne ID bazy danych. Spotkaliśmy się z tym, że nie było to zmienione i standardowo była włączona opcja na zero, ustawiona opcja na zero. I wtedy jakby pamięć podręczna dla obu stron się mieszała. W związku z czym należy wybrać jakikolwiek numer, byle nie ten sam, co już ma skonfigurowana inna witryna. Można spróbować inną wtyczką, tylko Michał, jakbyś powiedział, co zrobić inną wtyczką. Wszystko w WordPressie można zrobić wtyczką i na każdą wtyczkę istnieje inna wtyczka, która robi to samo, co tamta wtyczka. Więc tak. Co zrobić, jeżeli nie wszystkie obrazki się przekonwertują? Jeśli obrazki wrzucone są w media, to wtyczka przykładowo ten Lightspeed Cache oraz WebP Express finalnie dojdzie do tych obrazków i je przekonwertuje. Wydaje mi się, że twoje pytanie powinno brzmieć trochę inaczej. A co jeśli obrazek będzie przekonwertowany, a wtyczka, której używam do wyświetlania, tudzież widget, nie wykorzystuje tego i cały czas serwuje większy plik, nieskompresowany, to tutaj bardzo często trzeba sprawdzić, czy czasami wtyczka nie ma jakiejś aktualizacji, czy nie jest źle napisana w taki sposób, że nie wykorzystuje natywnych metod WordPressa do serwowania obrazków. Nie wiem, czy tutaj udało mi się odpowiedzieć na pytanie. Przejdę tutaj dalej. Ktoś tu widzę, że pisze kolejne pytanie. Mamy ustawienia popraw zgodność HTTP, HTTPS. To możemy włączyć i natychmiastowe kliknięcie. Poprawienie zgodności HTTP, HTTPS powinno poprawić niektóre zdarzające się czasami po migracji z HTTP na HTTPS błędy, wykrzykniki, które sprawiają, że pokazuje się w Google, pokazuje się w przeglądarce, że strona jest niezabezpieczona. Natychmiastowe kliknięcie sprawia, że podczas ładowania, jak najedziemy na jakiś link, to strona będzie, czy to serwer będzie już powoli przygotowywał dla nas tą stronę, na którą najechaliśmy, żeby ona się w jeszcze szybszy sposób zaserwowała. Tutaj zapisuję dane. Tak, to omówiliśmy pamięć podręczną, czyli coś, do czego wykorzystywaliśmy wcześniej cache enable. Optymalizacja obrazów. Do tego wykorzystywaliśmy WebP Express. W przypadku zwykłego hostingu mamy Page Optimization, które zastępuje i rozszerza tak naprawdę wtyczkę Fast Velocity Minify, tudzież inne wtyczki, które wykonują bardzo podobną rolę. Teraz mamy tutaj parę podstawowych ustawień. CSS Minify, połączenie CSS. Minify po prostu usuwa zbędne znaki z plików CSS. Łączenie CSS plików CSS z kilkunastu plików tworzy jeden plik większy.
CSS Combine External and Inline łączy pliki dodane z zewnętrznej, które normalnie byłyby serwowane z pliku, razem z kodem CSS, który jest dodany ręcznie do kodu strony, tak jak na przykład kod, który jest za pomocą dostosuj dodany. I tu mamy bardzo ważne ustawienie CSS HTTP2 push, które w momencie, kiedy przeglądarka nawiązuje komunikację z serwerem i wysyła zapytanie odnośnie jakiejś tam strony internetowej, to w tym momencie już dostaje w nagłówku odpowiedzi informacje, jakie pliki CSS będzie musiała pobrać, dzięki czemu znacznie przyspiesza to ładowanie się strony internetowej. Tu mamy ładuj opcję CSS asynchronicznie. Jest tu literówka, ale przeżyjemy tutaj jakoś. Ta opcja sprawia, że z włączonymi pozostałymi opcjami, że strona na samym początku wyśle tylko i wyłącznie krytyczny CSS, który sprawi, że te wszystkie klocki, o których Artur opowiadał, te wszystkie klocki, które wpływają na to, że mamy to przesunięcie ekranu, że one pojawią się od razu w odpowiednim miejscu, jeszcze nie będą do końca ostylowane, ale w momencie, kiedy przeglądarka będzie pobierać cały plik CSS, to już w tamtym miejscu będzie i już coś będzie się wyświetlać na ekranie. Później włączymy to. Mamy ustawienia JS, tu są bardzo podobne. Ważna uwaga, jeśli chcielibyście to zrobić u siebie, to standardowo wszystkie opcje będą wyłączone. Zalecam, żeby każdą opcję włączać po kolei i usuwać cache i sprawdzać, czy strona dobrze wygląda po włączeniu danej opcji. Najprościej to zrobić po prostu właśnie metodą prób i błędów. Z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że opcje JS Combine External and Inline, czyli łączenie plików zewnętrznych z serwera, z tymi pobieranymi z zewnątrz i tymi, które są pobierane z pliku oraz tymi, które są dodane do kodu strony ręcznie, to najczęściej powoduje błędy oraz opcja a później ładowanie JS. To często sprawia, że wasza strona nie wygląda tak, jak powinna, że przestaje działać slider. Najprościej metodą prób i błędów, później jak już wiemy, jakie opcje powodują błędy, możemy przejść dalej. Możemy przejść dalej do debugowania tych błędów, tudzież jeśli jesteśmy zadowoleni z tego, jak już strona działa i możemy po prostu odpuścić tutaj temat, ewentualnie wrócić do tego później. W ciągu ostatnich paru dni przeczytałem bardzo ważne zdanie, nawet jeśli uda nam się trochę poprawić page speed, tudzież szybkość ładowania strony, to zawsze to jest jakieś zwycięstwo. Nie musimy się skupiać na tym, żeby mieć od razu jak najlepsze liczby. Optymalizacja strony to jest jednak proces i nie ma tutaj co go poganiać kosztem tego, że na przykład jakieś elementy strony będą nie wyświetlać się dobrze. Ustawienia optymalizacji, minifikacja kodu HTML, DNS Prefetch Control dodaje właśnie do tego nagłówka, dokładnie tak samo jak w ustawieniach JS HTTP2 Push, dodaje w nagłówkach informacje o tym, jakie pliki będą musiały być pobrane, ewentualnie jakie dodatkowe zewnętrzne źródła danych będą musiały zostać też pobrane. To mamy ustawienia mediów. Tutaj ktoś wspominał odnośnie lazy loadu. Tutaj możemy to włączyć. Lazy load dla obrazków. Możemy ustawić responsywny lazy load obrazków. Jest to technika polegająca na tym, że obrazki nie znajdujące się w zasięgu wzroku użytkownika, nie będące na pierwszej planszy, ładowane są w momencie, kiedy użytkownik do nich dojedzie. I dzięki temu oszczędzamy transfer i ładunek danych potrzebnych do uruchomienia strony internetowej, do pełnego załadowania strony internetowej. Responsywny element zastępczy, tu możemy ustawić prostokąt, który będzie wyświetlał się w momencie, kiedy nie będzie jakiejś grafiki. Tutaj aktualnie jest ustawiony taki standardowy prostokąt w kolorze szarym. Możemy go dostosować do wyglądu strony, dać go lekko niebieski czy fioletowy. Prostokąt nie wygląda atrakcyjnie, dlatego mamy tutaj w tej wtyczce i to jest też cały czas tutaj powiązane razem z serwerem Lightspeeda, z chmurą Quick.
która razem jest dołączona jakby do tego web serwera, możemy low quality image placeholder włączyć i dzięki temu, dzięki włączeniu tej opcji, przeglądarka w momencie, kiedy nie będzie potrzebowała pobrać danego obrazka, zamiast wyświetlać taki prostokąt, który na pewno znacie korzystając ze stron internetowych, w tym momencie przeglądarka zaserwuje taki bardzo mocno wyblurowany podgląd danego zdjęcia. Zaraz tutaj załaduję wam bibliotekę mediów. Ładuje się. Są świeżo wrzucone obrazki. I tutaj widzicie, mam obrazek z autem. Autem, który tutaj została zrobiona ta LQIP miniaturka. I jakby się przyjrzeć, to jest dokładnie to samo auto, tylko bardzo mocno rozpikselowane. Ale dzięki temu ten efekt lazy loadingu jest znacznie przyjemniejszy dla oka i znacznie przyjemniejszy w odbiorze, bo wyświetla się mniej więcej kolorystycznie to, co powinno się wyświetlać. Jest jeszcze dodatkowa opcja, żeby te obrazki generowały się w tle. Zalecam to włączyć. Tu mamy lazy load i frame'ów. Na razie nie będziemy jeszcze tych ustawień dotykać. Jeśli nie chcielibyśmy, żeby jakiś obrazek był do tego lazy load, przykładowo bardzo brzydko wygląda logo naszej firmy podczas ładowania, możemy tutaj dodać te obrazki i przestaną się w ten sposób ładować. Tu kolejna opcja, możemy, jeśli mamy komentarze rozbudowane, możemy korzystać z Gravatar Cache, dzięki czemu obrazki z Gravatara będą serwowane z naszego serwera. Możemy także pobrać zewnętrzne skrypty JS na nasz serwer. Osobiście mam jeszcze mieszane uczucia odnośnie tej funkcji, bo zdarza się, że przestaje coś działać, ale sygnalizuję, że jest taka funkcja, radzę po prostu przetestować u siebie, sprawdzić i zobaczyć, czy to będzie działać. Bardzo ważna rzecz, tuning, jak stała nazwa, służy do dostosowania strony internetowej. Możemy wykluczyć CSS, wykluczyć JS-y, które podlegają optymalizacji. Zdarza się, że trzeba tutaj dodać nazwę pliku CSS bądź JS, na przykład slidera, który przestał się wyświetlać po tym, jak połączyliśmy wszystkie pliki. Możemy tutaj dodać krytyczne reguły CSS i dzięki temu poprawić na naszej stronie to całe przesunięcie układu. Możemy, to są tutaj dodające krytyczne reguły CSS do wygenerowanego pomniejszonego pliku CSS, na samą górę, tak wizualnie opowiadając, na samą górę dodawane są dodatkowe najważniejsze dyrektywy, które przykładowo ustawią wielkość jakiegoś diva na dokładnie zaplanowany rozmiar i dzięki temu nie będzie jakiegoś tam przesunięcia ekranu. Bardzo często przy sliderach występuje taki efekt, że ładują się bardzo duże i dopiero później się skalują w dół. Dzięki temu możemy to naprawić. W późniejszym czasie, jak jeszcze, mam nadzieję, zdążymy, jeśli was nie zanudzam, pokażę przykład, jak możemy to zrobić. Czy łączenie plików CSS i JS jest nadal potrzebne, gdy mamy HTTP 2, HTTP 3? Generalnie ja zalecam, żeby to zrobić. W większości stron dzięki temu działa to wszystko szybciej, mamy mniej komunikacji, serwer, przeglądarka. Jest to bardziej odporne na to, że jakieś tam po drodze wpadną jakieś zawirowania, coś będzie gorzej działać. Tu możemy podejrzeć, jaki jest według aktualnych ustawień, jaki jest czas ładowania się strony internetowej. I to sprawdza, na ile wydajny jest cache, na ile wydajna jest optymalizacja. Tu no bardzo mi przykro, obiecaliśmy wam 95%, mamy 93%. I tak, jest to dobry wynik. Przejdę teraz z powrotem do testu PageSpeed, który tutaj wcześniej był włączony. I opowiem, co tutaj jakby było wcześniej, a co my teraz poprawiliśmy. Wyświetlaj zasoby statyczne stosując efektywne zasady pamięci podręcznej.
I tutaj mamy te ustawienie jednego tygodnia, które mamy w wtyczce Lightspeed Cache. Aktualnie według Google jest to za krótki czas i powinien wynosić rok. Co w przypadku, jeśli cały czas tworzycie stronę internetową, robicie jakieś dynamiczne zmiany w plikach, no nie zalecam. Dobra, tutaj Google nam zwraca uwagę, żebyśmy wyświetlali obrazy w formatach nowej generacji. Tu widzimy jakieś tam te obrazki, między innymi te obrazki ze slidera, które były olbrzymie. Zmienić rozmiar obrazów. Oraz użyć efektywnego kodowania. Tutaj zwraca uwagę szczególnie na brak odpowiedniej kompresji. I mieliśmy tutaj wynik 39/45 w teście PageSpeed. I teraz włączając no tutaj już prekonfigurowaną delikatnie wtyczkę Lightspeed Cache, wykonuję następny test. Jeszcze raz tu wam wkleję adres tej strony. I jakbyście powiedzieli, jeśli ktoś tutaj otwierał tę stronę wcześniej, czy strona działa lepiej niż zanim zaczęliśmy? Ok, wynik się poprawił. Na urządzenia mobilne nie bardzo, chociaż jesteśmy już blisko tak naprawdę minimum, czyli te 50 na komórki. Na komputery mamy już wynik 78. Podstawowe tutaj wskaźniki są już bardzo przyzwoite. Dużo szybciej, dużo lepiej, przepraszam. Ok. Niektóre zasoby z innych witryn. Dobra. Czekajcie, wrócę tylko, bo tutaj zaraz mogę się pogubić. Co tutaj miałem zaplanowane? Teraz tak, mamy wstępnie zoptymalizowaną witrynę, która zanim zaczęliśmy, nie była najgorsza. Jeśli ktoś z was optymalizował jakąś stronę, szczególnie która ma duży narzut technologiczny, która powstała lata temu, to wie, że bardzo często na stronie mamy już zainstalowane pełno wtyczek, które nie wiadomo co robią, które są zostawione, bo może coś będzie nie działać, może coś będzie się psuć, jak jej ich nie będzie. Ostatnio spotkaliśmy się ze stroną, gdzie były włączone 3 albo 4 i cały czas jeszcze regularnie używane. 3 albo 4 visual buildery do strony, które umożliwiały bardzo proste jej stworzenie. Aczkolwiek mimo za każdym razem, kiedy klient zmieniał szablon swojej strony, zostawiając jakby silnik cały czas nietknięty, dochodził po prostu nowy edytor do strony, który sprawiał, że strona wyglądała lepiej, świeżej, ładniej, ale cały czas na przykład stare podstrony skorzystały ze styli, ze starych builderów, nie wszystkie podstrony zostały przerobione. Bardzo często taka sytuacja ma miejsce, dlatego kolejnym krokiem, jaki bym tutaj proponował zrobić, który wymaga znacznie więcej uwagi niż takie szybkie przeklikanie, jak tutaj teraz zrobiłem, jest sprawdzenie, czy wszystkie używane wtyczki są, czy wszystkie włączone wtyczki faktycznie są używane. Na naszej stronie widzimy, że tutaj, zaraz otworzę stronę główną. Otworzę stronę główną i widać u was nic. Załadował się edytor Gutenberg. Robiliśmy stronę niedawno, więc wiemy na 100%, że używany jest tylko Gutenberg. Z rozpędu został zainstalowany Beaver Builder oraz Elementor. Wyłączam te wtyczki. I teraz po takim wyłączeniu, gdy nie jesteśmy pewni, czy na pewno mogliśmy to zrobić, zalecam wyłączenie wtyczki Lightspeed Cache, jakiejkolwiek wtyczki cache'ującej i
sprawdzenie strony, czy na pewno wszystko jest OK, czy na wszystkich podstronach wszystko wyświetla się w sposób poprawny. Czasami zdarza się, że bardzo małe elementy są wykorzystane z użyciem jakiegoś buildera i należy dążyć do tego, żeby korzystać z jednego buildera, no max dwóch. I tak naprawdę tu na tym przykładzie to były akurat buildery stron internetowych. Bardzo często zdarza się, że na stronie internetowej mamy ileś wtyczek, które naprawdę robią to samo. Ileś wtyczek typu formularze kontaktowe, wtyczki do pop-upów. Każda z tych wtyczek, poza tym, że rozszerza nam menu z lewej strony i wygląda to nieatrakcyjnie, że sprawia, że nasza strona jest bardziej podatna na ataki w przypadku, kiedy nie zaktualizujemy jakiejś wtyczki. Każda wtyczka dodaje także swój własny kod JS oraz CSS do kodu źródłowego naszej strony, którą wyświetlamy klientowi. I tutaj testowaliśmy, zeszłoby tutaj trochę za długo, ale bez tych dwóch wtyczek, Beaver Builder plugin oraz Elementor, kod wynikowy niezoptymalizowanej strony spadał o 700 kilobajtów. Tyle właśnie kodu JS oraz CSS dodają każde niepotrzebne wtyczki, które możemy zastąpić ewentualnie przy jakimś tam nakładzie pracy, przerobić na jakieś inne. Dobra, tu oczywiście po tej zmianie opróżniam cache tej wtyczki. W trybie incognito odświeżę stronę, załaduję. Tak, tutaj jak Mateusz wspomina, wiele z zalet WordPressa jest jednocześnie jego wadami. To, że idzie coś zrobić bardzo łatwo, bardzo szybko, bardzo, bardzo prosto, bo wystarczy zainstalować do tego wtyczkę. Nie podoba mi się do końca, jak wygląda ten formularz, chociaż to na stronie głównej użyję takiej wtyczki formularza, będzie ładnie wyglądać, a na kontakcie to może zostać jakiś inny, byle jaki, nie ma to znaczenia. I tak zdarza nam się spotykać strony, które mają po kilkadziesiąt wtyczek, z czego większość jest zduplikowana, zmultiplikowana i tak naprawdę te strony wymagają bardzo, bardzo gruntownego przejrzenia, czy nie ma jak w celu optymalizacji. Dobra, już mamy wygenerowany cache. Aktualny rozmiar strony to... Tu się cały czas jeszcze ładuje. W międzyczasie uruchomię Page Speed Insights. Mamy wcześniejszy wynik 37,78. Dobra, tu się ładuje. Coś tu mi się chyba zawiesiła teraz przeglądarka. Dobra, przejrzeliśmy wtyczki użyte na naszej stronie i przyznam szczerze, że tutaj poszliśmy trochę na skróty, bo użyliśmy strony, którą specjalnie stworzyliśmy, więc wiemy, co tutaj może pójść nie tak, co tam jest użyte. Prawdziwe strony zazwyczaj mają tych wtyczek znacznie więcej. Tu mamy sklep internetowy, bardzo często są jeszcze dodatkowe integracje, dodatkowe jakieś moduły związane tutaj ze sklepem internetowym. I teraz tak, kolejnym krokiem, który robimy podczas optymalizacji, tu mam teraz 43:70, tu prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego wynik wzrósł, przez to, że zmniejszyły się pliki JS oraz CSS przez usunięcie zbędnego kodu. Tutaj taka mała dygresja, Elementor nie jest wcale taki najgorszy, są znacznie gorsze buildery. Dobra. Przejdziemy do ogranicznie używany JavaScript oraz nieużywany kod CSS. I tu od razu rzuca się, nie wiem, tu się, czy wam rozszerzyło się.
Tu mamy informację o tym, że reCAPTCHA oraz Connect Facebook Net, że zostały pobrane skrypty z tamtych stron i że one nie są zrobione optymalnie. Nie są zrobione optymalnie, nie wykorzystują w pełni kodu źródłowego, który jest w nich zawarty. No, zdarza się to. Jak możemy z tym walczyć? Więc tak, ja zalecam przejrzenie wszystkich skryptów, które w jakikolwiek sposób na stronie internetowej łączą się z zewnętrznymi miejscami. Tutaj mamy w teście PageSpeed, szczególnie na urządzenia mobilne, to jest bardzo mocno widoczne. Ogranicz wpływ kodu spoza witryny. Tutaj widzimy, że największym opóźniaczem ładowania się naszej strony internetowej jest ku zaskoczeniu reCAPTCHA. I skąd tutaj jest reCAPTCHA? Jak. Dobra, teraz wyłączę, nie ma tutaj to na razie znaczenia, tutaj ten debugger. W przypadku najpopularniejszej aktualnie wtyczki Contact Form 7, w momencie kiedy skonfigurujemy reCAPTCHA, to ta reCAPTCHA dodawana jest na każdej podstronie, którą mamy na naszej stronie internetowej. Nawet jeśli na niej nie ma, nawet na tej konkretnej podstronie, nawet jeśli na niej nie ma formularza kontaktowego. Służy to temu, żeby skrypt od reCAPTCHA, żeby był w stanie zidentyfikować, czy to jest normalna wizyta użytkownika, czy użytkownika bota, i do tego potrzebuje jak najwięcej informacji. I dlatego jest dodawane na każdą podstronę. Co my zalecamy w tym momencie, żeby zrobić? W trosce o to, żeby strona się ładowała jak najszybciej. Nie zalecam usuwania formularza kontaktowego. Aczkolwiek możemy załadować, możemy przykładowo zrezygnować z reCAPTCHA na stronie internetowej. Tutaj wchodzę w ustawienia Contact Form 7, to jest jako formularze, integracja, reCAPTCHA. I możemy tutaj usunąć klucze reCAPTCHA. Dzięki temu wyłączyliśmy teraz reCAPTCHA na naszej stronie internetowej. W zamian za to aktualnie dostawalibyśmy zapewne bardzo dużo spamu. W zamian za to ja polecam zainstalować wtyczkę Honeypot for Contact Form 7. Dodaje ona niewidzialne pola dla botów. Które one z automatu wypełniają, bo myślą, że są niezbędne, potrzebne. Pola te nie wyświetlają się użytkownikom. I dzięki temu nie jest to tak skuteczne, dzięki temu nie dostajemy spamu. Nie jest to tak skuteczne jak reCAPTCHA, ale jest to na tyle skuteczne, że ja rozważyłbym jednak skorzystanie z takiego rozwiązania, gdyż znacznie przyspiesza stronę internetową. I tak naprawdę wymaga paru kliknięć, żeby to przywrócić, ewentualnie jeśli by tego spamu faktycznie było dużo. Tu zalecam ustawienie opcji Enable Time Check na 4 sekundy, to jest standardowa wartość. Nie pozwoli to wysłać formularza w czasie krótszym niż 4 sekundy. Zazwyczaj tyle zajmuje człowiekowi chociaż ustawienie tego. Jeszcze raz opróżniam cache. Nie wiem, czy zdążył się opróżnić. Strona się ładuje, widzimy, że zniknął z prawego dolnego narożnika, zniknął badge, czyli etykietka dotycząca reCAPTCHA. Przy okazji mamy czystszą stronę, miejsce, gdzie możemy umieścić na przykład czat.
Tak, Bartku, oczywiście masz rację. Szerszym problemem jest to, po kiego grzyba te wszystkie wtyczki dołączają kod tam, gdzie nie są potrzebne. Dobra. Kolejną rzeczą, która wymaga optymalizacji, jest mapka, która zdarza się na każdej stronie i którą PageSpeed Insights pokazuje, że o, tu akurat teraz nie pokazało, że jest to element, który spowalnia ładowanie strony. Tu jest załadowany za pomocą iframe'a, tutaj jest załadowany za pomocą iframe'a. Polecam skorzystać jeszcze raz tutaj z wtyczki Lightspeed Cache. W ustawieniach optymalizacji strony mamy tutaj ustawienie. Dobra, się załadowało. Ustawienia mediów, lazy load i frame'ów. Doda to specjalny kod do naszej strony internetowej, który sprawi, że wszystkie iframe'y, które mamy tutaj w treści, zostaną załadowane dopiero w momencie, kiedy to pojawi się w widoku użytkownika, kiedy tak naprawdę powinno być użyte nie wcześniej. Po co osobie, która dopiero jest u samej góry strony internetowej, zauważyła slider, po co jej mapka, skoro do niej ma jeszcze, no tutaj na oko, jeszcze tak ileś dziesiąt przeskrolowań myszką. Dobra. Tu przepraszam, ale trochę zmierzał do delikatnego przyspieszenia, bo chyba będzie nam się powoli kończył czas. Nie wiem, na ile jeszcze jesteście zainteresowani, żebym bardzo szczegółowo coś omawiał, ale mamy tutaj, przepraszam, szukam. Mamy tutaj informacje o tym, że jeszcze są jakieś skrypty Google, Facebooka, Google Analytics, które delikatnie spowalniają naszą stronę internetową. Między innymi jest to piksel Facebooka oraz kod Google Analytics. Co ja bym w tym momencie polecał zrobić? Zaraz wam tutaj pokażę, jak tylko tutaj się wszystko załaduje, tak żebyście wy też widzieli. Mamy w headzie ręcznie tutaj za pomocą wtyczki dodany kod. Kod na pewno rozpoznajecie, jest to standardowy kod, delikatnie już aktualnie, chyba w sumie przestarzały, ale jest to kod Google Analytics, który ładuje się przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej. Aktualnie podejście, które uważamy za słuszne, jest opóźnienie tego kodu o 3-5 sekund. Jakie to ma zalety? Po pierwsze, strona ładuje się znacznie szybciej, jest potrzebne znacznie mniej kodu w tym początkowym ładunku, który będzie przez przeglądarkę sparsowany, wykorzystany. Dodatkową korzyścią jest delikatne poprawienie wyników właśnie PageSpeed, gdyż zewnętrzne skrypty, w tym przypadku Google Analytics, nie opóźniają w taki sposób naszej strony internetowej. Jakie są minusy? Jeśli opóźnimy piksel Facebooka przykładowo, jeśli opóźnimy Google Analytics, jeśli opóźnimy czat na naszej stronie, o jego ładowanie o te 3 czy 5 sekund, możemy i na pewno nie zarejestrujemy wizyt, które trwają 3 sekundy. Jest to wada, aczkolwiek w pewien sposób można spojrzeć, że to jest bardzo duża zaleta, gdyż marketingowo patrząc, wizyty do 3 sekund raczej nas nie interesują. Nie chcielibyśmy tym osobom serwować później remarketingu i tracić na nich jakby więcej środków. Są to wizyty, gdzie ktoś wszedł przypadkiem, od razu mu się coś nie spodobało. W wielu przypadkach uważamy takie podejście za słuszne. Chociaż tak jak mówię, należy, tak jak
tak jak ze wszystkim, należy testować u siebie. I teraz tak, ten kod tutaj opakuje taki timeout, który czeka do tego momentu, aż witryna zostanie załadowana do końca. I dopiero wtedy ładuje kod Google Analytics. Tu miałem 5 sekund ustawione, zmieniam na 3. Tak naprawdę doszły 3 linie na górze i 3 linie na dole. Tak samo możemy opakować kod Facebooka. Wszystko to, co znajduje się pomiędzy skrypt. Uwaga, mamy to przetestowane i wiemy, że działa. U siebie na stronie pamiętajcie, że każdy kod, żeby sprawdzać, testować, włączyć debugger, sprawdzić, czy nie ma błędów JS i dopiero wtedy cieszyć się na produkcję i odchodzić od komputera i cieszyć się szybciej działającą stroną. Zapisuję zmiany. I opróżniam też. OK, czyli tak, dodaliśmy leniwe ładowanie i frame'ów na naszą stronę internetową, czyli tych elementów, które znajdują się na samym dole strony internetowej. Zaraz odświeżę, bo tu mam jeszcze starą wersję strony. Możecie zerknąć na stronę i zobaczyć, jak to u was działa. Będę bardzo, tutaj już teraz u mnie też było widać, że te elementy jeszcze nie były załadowane. Załadowały się dopiero w momencie, kiedy pojawiły się w moim widoku. Nie wiem, czy u was też to tak działa. OK, na podglądzie tutaj, który ja widzę, co wam udostępniam, nie wygląda to tak jak u mnie, ale znaczy tak dynamicznie, ale jest poprawnie. Czekaj, tutaj przepraszam, pytanie jest od Bartka. Tak, przepraszam, tak. Tak, CF7 ładuje skrypty na każdej stronie. Są pewne snippety, które można dodać na stronę internetową, które załadują skrypty właśnie związane z recapczą, tylko i wyłącznie na stronach, gdzie jest formularz kontaktowy, pod warunkiem, że formularz dodany jest w treści posta. Nie lepiej ładować zewnętrzny kod asynchronicznie, tak? Bartek, generalnie te skrypty, one działają asynchronicznie, ale w przypadku testów PageSpeed, strona, test PageSpeed czeka aż do końca, aż strona wykona nawet te asynchroniczne żądania. W związku z czym sztucznie jakby też obniża wartość tego wyniku i my w ten sposób za pomocą tej tak naprawdę prostej sztuczki, może nie, że oszukujemy ten PageSpeed, ale sprawiamy, że działa to lepiej. Dobra, więc jeszcze raz tylko podsumuję. Mamy treści w iframe'ie załadowane leniwie, mamy dodane pewne opóźnienie do kodów, do kodów śledzących. To można użyć, tak jak mówiłem, do każdego innego kodu. Tutaj ręcznie to dodaliśmy oraz w tym przypadku wyłączyliśmy recapture. OK, cache jest wygenerowany. Tu prosiłbym jeszcze was o informację, czy na pewno, jeśli ktoś mógłby napisać, czy wszystko działa wam dobrze, czy strona ładuje się szybko. I wykonam, mamy tutaj, mieliśmy wynik 43 na 70. I wykonam jeszcze raz tutaj test. OK. Dobra, i teraz nie wiem, jak tutaj fanfary włączyć, aczkolwiek udało nam się zoptymalizować stronę. Mamy wynik 61 na urządzenia mobilne oraz 95 na komputery. Dobra. Przy czym chciałem zwrócić uwagę, że nie poprawiliśmy jeszcze jednej rzeczy. Nie zmieniliśmy rozmiaru obrazów i nadal ładowane są zoptymalizowane,
ale zdecydowanie za duże grafiki. Tutaj teraz aktualnie wyświetlam Wam grafikę, jedną z grafik, która jest na slajderze. Grafika ta jest użyta zdecydowanie za duża na tym slajderze. Tak, tu jest rozmiar tej grafiki 3840 pikseli na 1200. Maksymalny rozmiar grafiki, jaka może się wyświetlić w slajderze według jego ustawień, to jest 1920x600, czyli ta grafika jest dwa razy za duża i przeglądarka niepotrzebnie pobiera aż tak duży obraz, żeby go wyświetlić w znacznie mniejszym miejscu. Tutaj mam już przygotowane, to jest bardzo popularny błąd, szczególnie w przypadku żywych stron, kiedy ktoś dostaje zdjęcia lub pobiera zdjęcia z jakiegoś stoka, dostaje zdjęcia od grafika, to te zdjęcia bardzo często bez żadnej obróbki lądują po prostu od razu na stronie internetowej. Tu taka ciekawostka, przyznam szczerze, że wcześniej mi to też troszeczkę umknęło. WordPress od wersji 5.3 ogranicza maksymalną szerokość obrazu, który wrzucimy na naszą stronę. Maksymalna szerokość to będzie standardowo, jakby WordPress będzie zmniejszał, nie trzeba używać do tego żadnych wtyczek, 2560 pikseli. To tak odkrycie bardzo niedawne. I to jest jeden z, przyznam szczerze, że grzechów głównych zarządzających stroną, wrzucanie za dużych obrazków i przechodzę teraz do edycji strony głównej. Miałem w tej zakładce otwarte. Kolejnym bardzo dużym grzechem jest wrzucanie obrazów w złym formacie. Pamiętajcie proszę, że format JPG wykorzystujemy do zdjęć, do rzeczy bardzo wielobarwnych, zdjęć. To chyba najkrótsza definicja. Obrazki PNG, w których bardzo często widujemy zapisane zdjęcia, nadają się do grafik na stronie internetowej, do różnego rodzaju prezentacji. Nie powinny być wykorzystywane, do zapisu zdjęć, do używania jakiejś, do używania na przykład jakiegoś kawałka strony internetowej z przeźroczystością. Należy dążyć do tego, żeby jednak wykorzystywać formaty obrazków zgodnie z ich przeznaczeniem. Pewną zaletą formatu WebP, z którego już tutaj teraz korzystamy, jest to, że on łączy zalety formatu PNG oraz JPG. Potrafi bardzo dobrze zapisywać zarówno zdjęcia, jak i wektorowe grafiki i tworzy z nich bardzo małe pliki. Dlatego jakby jest nowszym rozwiązaniem i przez nas polecanym. Na potrzeby, przepraszam, tutaj teraz jeszcze tutaj pokażę Wam, ile aktualnie strona zajmuje, ile megabajtów się ładuje. Włączyłem stronę, włączyłem debugger, odświeżam. OK, strona się załadowała, mamy 2,1 MB, po chwili skoczyło na 2,3 MB, to prawdopodobnie ten czas, kiedy załadowały się skrypty z Google Analytics oraz z Pixela Facebooka. Mamy 2,3 MB, nie wiem czy pamiętacie, zestartowaliśmy od 6,6. Zaraz tutaj przejdę do pytań, pokażę, co tu jeszcze mam przygotowane. Mam przygotowany inny slajder, w którym w lepszej rozdzielczości, bo w 1920x600 pikseli mam zapisane obrazki, ale w formacie PNG. Podmieniłem ten slajder, aktualizuję. Strona została
Ta zaktualizowana. Odświeżam. Dobra, teraz ku zaskoczeniu pobrało mniej danych. Dobra. Przyznam szczerze, że taki trochę minimalny fail naszej prezentacji, ale pokazujący inną zaletę. Stworzyliśmy plik w PNG, który zajmował znacznie więcej. Tego było parę megabajtów, ale wtyczka Lightspeed Cache w tle podmieniła te obrazki i aktualnie na slajderze prezentuje, tutaj pokażę, kopiuj adres obrazu. Dobra, przepraszam, tutaj też widać to. I tutaj są serwowane obrazki w png.webp. Podczas konwersji prawdopodobnie wtyczka odkryła, że te pliki są, że te pliki można by było lepiej skompresować i podczas kompresji do webp z formatu png no zostały zmniejszone do takiego rozmiaru, jak powinno to być. Spróbuję teraz wywołać tak, tylko że zmieniłem htaccess, więc prawdopodobnie to nie będzie i tak ten plik. Dobra, tu w incognito nie mam narzędzia. Dobra, musicie uwierzyć na słowo. Obrazki w formie PNG zajmowały po 1 MB każdy, co jak tutaj widzimy w formie WebP w dobrej rozdzielczości, to bardzo ważne, w dobrej rozdzielczości zajmują sumarycznie tylko 300 kilobajtów. I teraz mamy jeszcze trzeci slajder przygotowany. Teraz już nie będzie w ogóle widać takiego efektu wow, bo też został skonwertowany do formatu WebP. Zapisuję, aktualizuję stronę. Dobra, zaktualizowana, odświeżam. Tu jak widzicie, nie klikałem przycisku usuń cache przy używaniu tutaj edytora. Wtyczka Lightspeed Cache i wiele wtyczek cache'ujących wie, że w momencie zapisywania artykułu cache dla danej strony powinien zostać usunięty i tak faktycznie się dzieje. Załadowały się teraz idealne obrazki, czyli w rozdzielczości 1920x600 pikseli. Sprawdzimy tutaj ich rozmiar. Chyba będzie po... Tak, tutaj mamy jeszcze CSS się po drodze, JS się po drodze wkradł. Mamy poniżej 300 kilobajtów dla wszystkich trzech obrazków w slajderze. I finalnie strona po załadowaniu jest 1,7 MB. Bardzo ważna rzecz, że niektóre z tych megabajtów, które mamy na stronie, które teraz mówię wam, że oszczędziliśmy, tak naprawdę jeśli ktoś dojedzie do samego dołu strony, to one się doładują i już mamy 2,7 MB, ale mamy 2,7, 5,4 i tu jak się ładują mapki, to tego będzie jeszcze i widget Facebooka. To dojdzie aż po, no cały czas leci, 8-9 megabajtów. Jednak tutaj właśnie jest jedna z rzeczy, przepraszam, tutaj Bartek tak chyba mówił, że odnośnie async, defer, częściowo te skrypty ładują się dynamicznie, dlatego my na początku też nie widzieliśmy takich wartości typu 9,3 megabajta, tylko widzieliśmy znacznie niższe wartości. Znacznie niższe wartości i bo jakby one częściowo się ładują, przez co obciążają i tak stronę internetową, a potem doładowywują resztę. Mam nadzieję, że tak w miarę jasno to wytłumaczyłem. Tak. Przepraszam, przejdę tutaj teraz do pytań. Wszystkie optymalizacje możesz rozbić o kant stołu, jeżeli slider na starcie ładuje 2 MB obrazów. Tak, oczywiście, jak najbardziej się zgadzam. Optymalizacja grafik, szczególnie w slajderze, szczególnie w customowych pluginach, w jakichś różnego rodzaju wtyczkach,
optymalizacja grafik jest kluczowa dla stron internetowych. Chyba rekord, którym się spotkaliśmy ostatnio, to strona internetowa, która podczas każdego odświeżania pobierała 50 megabajtów. Jak usunąć cache bez wtyczki? Jak nie masz wtyczki, to nie masz cache'a, tak w skrócie można by powiedzieć, po stronie serwera. Więc wtedy musisz usunąć cache u siebie, możesz to zrobić Ctrl-Shift-F5, różnego rodzaju kombinacje. A, tu przepraszam, ktoś już mnie zacytował sprzed chwili. Chyba, że ten z przeglądarki Ctrl-Shift-R. Tak, to tylko możemy mieć dostęp, możemy mieć taki cache właśnie w przeglądarce. Dobra, zaraz sprawdziłem właśnie, co mieliśmy jeszcze zrobić. Mamy stronę zoptymalizowaną, sprawdzimy Page Speed Insights. Tutaj też Bartek zadał, tak teraz nie mogę doskrolować, pytanie, czy na mobile też ładuje się obrazek 1920 na 600 pikseli? I niestety tak, ładuje się taki obrazek, ten slider, jak i wiele, z których ostatnio przetestowaliśmy, korzystając ze standardowych ustawień, nie ładuje mniejszych obrazków. WordPress ma wbudowane aktualnie funkcje, które do obrazków wywoływanych WordPress Way dodaje sources set, tak jak ktoś też tutaj wspominał, Bartek, ale wydaje się, że autorzy sliderów celowo nie wykorzystują tej funkcji, gdyż WordPress może przycinać te miniaturki i przy skalowaniu tego zdjęcia mogłoby się pojawiać miniaturka, która jest przeskalowana w pionie czy tam w poziomie i mogłoby to przestać wyglądać atrakcyjnie. Tak, Michał porusza bardzo ważną kwestię niekorzystania w ogóle ze sliderów. Ja bym może nie szedł jeszcze aż tak szeroko, chociaż też nie jestem jakby zwolennikiem sliderów, ale w każdym przypadku zastanawiałbym się, czy dla urządzeń mobilnych nie serwować wersji bez slidera. Wymagałoby to pewnie jakichś tam zmian w kodzie, czegoś porobienia, ale proszę zwróćcie uwagę, jak ten slider teraz w trybie debugowania, włączam tutaj po prostu urządzenie mobilne o szerokości 425 pikseli, jak on wygląda? Tak naprawdę dla użytkownika nie przedstawia, w tej konfiguracji nie przedstawia żadnych wartości. Wiadomo, że bylibyśmy w stanie to jakoś poprawić, ale tak naprawdę dla urządzenia mobilnego też mogło być dobrą praktyką posiadanie dwóch sliderów, tudzież tam dwóch konfiguracji, to zależy od użytej wtyczki, tudzież napisania samemu kodu, żeby dla urządzeń mobilnych stosować slider, który będzie pionowy, gdzie będzie zdjęcie w orientacji pionowej, będzie alternatywą dla slidera na urządzenia, na komputery. Tak, a w tym przypadku tutaj mamy, tak jak tutaj kolega wspominał, mamy za duży obrazek 1920 pikseli, gdzie szerokość realna tego urządzenia to są 425 piksele, w związku z czym obrazek jest skalowany i niepotrzebnie jest pobierany. Wiadomo, że przez to, że jak zaczynaliśmy, to ten obrazek miał 3840 pikseli i to było jeszcze gorsze, w związku z czym można jeszcze to gorzej zrobić, ale ta sytuacja sprawia, ta konfiguracja, którą teraz mamy, sprawia, że wynik osiągany tutaj w teście Page Speed wzrósł z około 30 na 60 na 79 na 99. Nasza strona działa szybko, wszystkie wskaźniki świecą się na zielono. Na komórki pewnie coś tutaj jeszcze można by było poprawić, Largest Contentful Paint. Jestem przekonany, że gdybyśmy wyłączyli ten slider, tudzież go usunęli, to wszystkie wskaźniki wróciłyby do normy. Wszystkie wskaźniki byłyby na zielono. Tu widzimy, że najdłużej ładującym się elementem na stronie internetowej
Nie wiem, czy to są widoczne te, tutaj u Was. Mamy podgląd, jak nasza strona ładowała się na urządzeniach mobilnych i widzimy, że slider był jednym, na tym pierwszym rzucie, że slider był jednym z elementów, który załadował się na samym końcu. Zastąpienie tego nawet statyczną grafiką, która byłaby wyższa wymiarowo, byłoby znacznie lepszym rozwiązaniem. I w ten sposób przeszliśmy do końca mojej części. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, czy jest tu jakiś moderator? Jestem, tak, cały czas słucham. Super, dzięki Łukasz, bardzo dużo wiedzy. Świetnie, że z nami byliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Łukasza, to dajcie znać. Okay. Napiję się wody, chętnie odpowiem. Może jak jest tak, żeby pobudzić Waszą nieśmiałość, tak jak wspomniałem na początku, zaczęliśmy od strony zupełnie czystej, wykorzystywaliśmy nowe wtyczki, które aktualnie są dostępne w repozytorium WordPressa. Optymalizując swoje strony internetowe, na pewno spotkacie się z tym, że są wtyczki, które od lat nie miały aktualizacji, i wtyczki premium, które były dorzucone do szablonu, które też nie miały aktualizacji. Dobrym punktem wyjścia może się okazać zaktualizowanie tego wszystkiego. Mamy bardzo, w ostatnim czasie powstało bardzo wiele ciekawych udogodnień, właśnie lazy load, dodawanie sources set do obrazków. Bardzo wiele pluginów jeszcze nie potrafi z tego dobrze korzystać. Ostatnio optymalizując stronę klienta poprawiliśmy wyniki o PageSpeed, właśnie to był sklep internetowy, poprawiliśmy wyniki o 20 punktów na urządzenia mobilne i na komputery, tylko właśnie modyfikując pliki bardzo starej wtyczki, i zmuszając ją do wykorzystywania sources setów. Więc pojawiły się pytania, jak możesz zerknąć. WebP Express, kto to jest autorem tej wtyczki? Nie mam pojęcia, nie znam, ale... Okej, to pomógł. Tak, jakby ja korzystałem z wtyczek dostępnych w repozytorium WordPressa. Nic spoza żadnych... Dobra, jeden plugin premium był, chyba Elementor Pro mamy w wersji premium i chyba do aplikatora używaliśmy też, żeby przekopiować stronę, żeby była 1:1 ze starszego hostingu na hosting Lightspeed. Okej. No dobrze, więc skoro nie ma pytań... Pamiętajcie tylko, że każdą wtyczkę należy sprawdzić jej konfigurację. Większość wtyczek do konwersji obrazków nie robi tego w locie przy odświeżaniu każdej strony internetowej. Prawdopodobnie jest jakiś cron, prawdopodobnie jest jakaś konfiguracja. To jest czasochłonna konwersja tych obrazków. Tutaj u nas te 3000 obrazków robiło się 2 doby prawie. Więc pamiętajcie o tym, że nie każdą wtyczkę jak włączymy, to działa od razu, większość trzeba jeszcze skonfigurować. Jeszcze raz pytanie, czy polecacie wtyczkę auto-optymizę? Tak, oczywiście polecamy, to jest bardzo dobra wtyczka. Bardzo często zmieniamy różnego rodzaju wtyczki. Każda działa w delikatnie inny sposób, czasami zdarza się, że motyw tudzież wtyczka jest napisana, nie będę obrażał, ale po prostu w niekonwencjonalny dla WordPressa sposób i różne wtyczki potrafią w różny sposób sobie z tym poradzić. Niektóre po prostu, nie wiem czy tutaj ile mamy osób, które mają takie zacięcie delikatnie programistyczne, ale w WordPressie, żeby załadować plik JS, CSS, wywołuje się odpowiednie funkcje i dopiero za pomocą ich WordPress serwuje te pliki, a czasami autorzy szablonów, motywów, przepraszam, którzy robią to pierwszy raz, wpisują te pliki po prostu na ręcznie i nie każda wtyczka optymalizująca sobie z tym radzi. W związku z czym czasami może się okazać, że druga czy trzecia wtyczka do optymalizacji jakby zadziała najlepiej dla naszej strony. Okej, super, dzięki wielkie.
No to co, świetnie, że byliście z nami. Jeżeli chcecie uzyskać od nas pomoc w sprawie właśnie takiej optymalizacji sklepu w celu jego przyspieszenia, mamy dla Was 30% zniżki. Wystarczy, że wejdziecie w link, który teraz Wam wklejam do czata. Uzupełnijcie formularz, on jest na końcu strony i tam wpiszecie kod webinar. Kod jest ważny do końca lipca. Zaraz Wam go tutaj jeszcze napiszę i zapraszam Was do skorzystania. A teraz mam jeszcze do Was pytanie, jeżeli moglibyście napisać, o czym chcielibyście usłyszeć na następnych webinarach. Tu już pojawił się temat Presty. My czat sobie zapiszemy, więc nawet jak w ostatniej chwili napiszecie, to weźmiemy to pod uwagę przy następnych webinarach. Tutaj nie wiem, czy Adriana jeszcze mogę coś powiedzieć? Jasne. Dobra. Sylwia tutaj wspomina, że trafiła na wtyczkę, która optymalizuje strony nawet na 99 na 99 jednym kliknięciem. Tak, jest taka wtyczka, też ostatnio taką spotkaliśmy. Podejrzewam, że chodzi o wtyczkę, która się nazywa Nitropak. Tak, Sylwia, możesz potwierdzić, czy to była ta wtyczka? Tak, Sylwia potwierdziła. Tak, i ta wtyczka wykorzystuje taką bardzo sprytną metodę, że aż pomyśleliśmy sobie wewnętrznie, że to jest lekkie oszustwo. Ta wtyczka praktycznie oskubuje, że tak się wyrażę, całą stronę z całego kodu i wyświetla dla bota Google, dla użytkownika, który wykonuje ten test PageSpeed, też między innymi, dla każdego innego użytkownika wyświetla tylko menu strony, samą górną belkę oraz logo. W związku z czym ta ilość kodu, ilość skryptów zewnętrznych jest ograniczona absolutnie do minimum i dopiero jeśli użytkownik wykona jakikolwiek ruch myszką, to wtedy cała reszta strony jest pobierana. Jest to bardzo sprytne, aczkolwiek nie zdążyliśmy jeszcze sprawdzić, jak to może wpłynąć na Google. Nie mamy jakby żadnej strony, która z tego korzysta. I też chciałem zwrócić uwagę, że to jest rozwiązanie płatne w modelu SaaS-owym. Płacisz za każdą ilość wyświetleń twojej strony internetowej. Okej, super. No to kończymy. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowo, no to macie tutaj nasze social media. Chętnie odpowiemy na pytania. Przypominam ten kod, to jest minus 30% do końca lipca, webinar, tutaj Wam wkleiłam link. Jeżeli zgubicie ten link, no to możecie wejść na naszą stronę i tam przyspieszenie strony, znajdziecie ten formularz. No to co, dziękujemy Wam. Dzięki, byliście najlepszą publicznością świata, fajnie naprawdę Was było zobaczyć i dzięki za Wasze ekstra pytania. Super, dzięki wszystkim. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć, hej. Cześć.